No to mamy moty, nie wiem skąd w ogóle tutaj moty się tak wziął. No tak dla ścisłości uzdrowię Paulę. I wezmę motyla. Żeby wszyscy mieli wszystko maksymalne. Może z kimś pogadajmy jeszcze? Jestem taki, tak się boję zombie! Spędziłem cały ten czas na uciekaniu przed nimi. Nie mogę nawet iść do domu! O, szkoda dzieciaka, czy się. Istnieje rumor o tym, że istnieje podziemna ścieżka na krawędzi cmentarza, która zabiera cię tam gdzieś, nie wiem gdzie nawet. Kiedy przejdziesz przez tą ścieżkę, spotkasz brudnego, śmierdzącego, brzydkiego i potężnego potwora. Chyba się zmoczyłem się spodnie, tylko myśląc o tym. Jakiś potwór? To miasto wygląda na całkiem ciemne, czyż nie? Ludzie głównie żyją w śródmieściu. A zastanawiam się, jak powinniśmy przywrócić się w miasto do stanów sprzed ataku zombie. I wszyscy gadają o jakichś zombie? Właśnie tutaj mamy taki cyrk. Możemy do niego wejść. No i mamy okrągły stół. No chyba są jakieś narady co do tego, jak się tych zombie pozbyć. Zombie powoli zbliżają się do namiotu. Wszyscy, powtarzam, zombie zbliżają się do namiotu. Jak my możemy pokonać zombie? O, ja po prostu nie wiem. Jak możemy pokonać zombie, skoro zasilanie włączone? Może ty? Jestem... aż cieszę się z tego, że chcecie nam pomóc, ale jesteście całkiem młodzi. Powiedział to ta, która wygląda na taką, która jest w ciąży. No popatrzcie na nią. No ona jest w ciąży, no naprawdę. Tak, ma taki brzuch. Serio. A czemu nie zbierzemy wszystkich zombie w tym namiocie i nie podpalimy ich wszystkich? Przecież możemy zostać zjedzeni, zanim będziemy mieli szansę na zrobienie czegokolwiek. Tak wszyscy my jakoś panikują na, po prostu na punkcie tych całych zombie. No i ogólnie Freed też, powiem wam, spotkamy no całkiem mnóstwo nowych przeciwników, jednak oni ogólnie dzielą się na dwie grupy. Otóż dzielą się oni na dwie grupy. Pierwsza jest taka, a to są przeciwnicy, których spotkamy w mieście. I druga grupa to przeciwnicy, których spotkamy na cmentarzu. I najpierw może zacznę od tych, których możemy spotkać się w mieście. Może zacznę od najgroźniejszego przeciwnika, którego w ogóle możemy spotkać się w Freed. Jest to pies zombie. Pies zombie ze wszystkich przeciwników ma najwięcej punktów zdrowia, jednak jego najczęściej spotkamy tutaj na południu miasta. To nie jest ten pies, to jest zwykły pies. Oh! I tak, pies zombie, jego ataki są całkiem mocne. Jego ataki kąsania. Poza tym potrafi on zatruwać właśnie. Jest to przeciwnik, który potrafi wykonać atak, który zatruje Nessa lub Paulę. Więc jak... O, tu mamy właśnie tego psa zombie, więc nie będę z nim walczył, nie będę po prostu ryzykował walcząc z nim. No jak mówiłem, spotkamy go głównie na południu miasta. I ogólnie... ja bym raczej polecał unikanie walki z nim, bo jest naprawdę dość groźny. Poza tym spotkamy tak zwanego uśmiechniętego Sama. Uśmiechnięty Sam jest naprawdę słaby na ogień, no w końcu no, sugeruje to jego wygląd, w końcu on jest taką... on jest drewna. Jest marionetką. No i cóż, on potrafi wykonać uzdrowienie zarówno siebie, jak i swojego kompana, jeżeli jakiegoś się ma w walce. Jednak jego ataki fizyczne nie są szczególnie mocne i dość nie tak trudno go pokonać. Nie jest jakimś szczególnym zagrożeniem. Podobnie zresztą jak jego, no, sobowtór, którym jest uśmiech, a czy nie jest uśmiech, a czy jest to... A czy sobowtórem uśmiechniętego Sama jest tak zwany przystojny Tom. Otóż przystojny Tom ma mniej zdrowia, ale on potrafi wykonać hipnozę i chyba też, jak pamiętam, potrafi wykonać paraliż alfa. Więc no, on jest chyba groźniejszy, jednak też nie tak trudno go pokonać. Możecie użyć ataku ognia. No i powinno być, no, w pierwszym ataku fizycznym Nessa, albo ewentualnie rokowaniu jakimś. No, możliwe jest wykończenie tego całego przystojnego Toma. I ostatni przeciwnik, którego spotkamy w mieście, jest to tak zwany dzieciak od psikusa lub psikusa. Otóż nie dajcie się zmylić, jeśli chodzi o nazwę. Otóż
Jego angielska nazwa jest to Trick or Trick Kid, a nie Trick or Treat Kid. Czyli dzieciak od słodyczy do psikusa. Otóż on nie potrafi żadnych ataków psychicznych, jednak ma całkiem nie najgorsze ataki fizyczne, strzela w nas pestkami dyni. O, tu mam jednego z tych, nie wiem czy to jest Sam czy Tom, o których już wspominałem. Jest to uśmiechnięty Sam, okej. Okay. I że jest Sam, to możemy raczej... uśmiechnięty Sam jest Sam, no naprawdę. Co zabrzmiało to po prostu głupio. Ale że jest Sam, to chyba raczej nie będzie jakoś szczególnie nam groził. Nie będzie nikogo uzdrawiał oprócz siebie ewentualnie. I mamy level 14, Pauli! Ofensywa o 1, szybkość o 1, inteligencja o 1, punkty zdrowia o 2, punkty psychiczne o 3. No i trochę obrwaliśmy walcząc z nim jednak, więc po prostu może użyję tej całej laski kalorii. Niech zje ją Paula, także Ness niech zje croissant. Albo nie, on ma przecież zapas zdrowia, więc po co miałby zużywać to żarcie całe. No i tak, cmentarz znajduje się tutaj na północnym zachodzie miasta. I tu jest ta cała druga grupa przeciwników, o których mówiłem. No i teraz się trochę ich zebrało. Okej, okay, i umówię każdego z nich po kolei, najpierw zanim zacznę walkę. Otóż najpierw widzicie pewnie te całe tak zwane niedobre muchy. Otóż jedna mucha ma tylko 100 punktów zdrowia, więc ogólnie ma naprawdę tego zdrowia mało. Muchy są naprawdę słabe na ataki ognia. Ich ataki też chyba nie są jakieś szczególnie mocne, poza tym mucha potrafi obniżyć śmiałość Nessa i Pauli. Jednak muchy naprawdę nie są niczym szczególnie groźnym, możecie je śmiało pokonać. Także widzimy w tej walce tak zwanego zgniłego człowieka pleśń. Otóż on też ma całkiem dużo punktów zdrowia, bo 203, chyba 207, chyba 203, coś tak około tego. Jest naprawdę on słaby na ataki zamrożenia, naprawdę zaraz zobaczycie jak słaby na to wszystko jest. No i poza tym jego ataki też chyba nie są szczególnie groźne, tak mi się zdaje. I potrafi on spowodować płacz u Nessa i Pauli, więc wiadomo, to się kończy gorszą celnością ze strony naszych bohaterów, więc teraz może z nimi zawalczy. Ty może użyjesz rokowania alfa. A z Paula niech użyje ognia alfa na właśnie na przednim rządku, czyli na dwóch muchach. No, mucha spodobała jedna, czyli całkiem dobrze to się na razie układa. Teraz muchy będą oswojone. I Ness, ty atakuj fizycznie i Paula niech użyje zamrożenia alfa nawet. Za chwilę zakupuję, zobaczycie jak słaby na to wszystko jest człowiek pleśni. No 160 punktów zdrowia, no przeciwko niemu to jest naprawdę mnóstwo. I mamy jeszcze więcej doświadczenia za tą walkę. Teraz no może rzeczywiście zjem croissant. Niech Ness to zje. Okej, spotkamy jeszcze dwóch przeciwników tutaj w tym miejscu, w tym cmentarzu. Jednym z nich jest tak zwany opętaniec zombie. Jest to naprawdę no groźny przeciwnik. Znaczy nie wygląda jak duch, ale jednak na niego, jak pamiętam, działają ataki fizyczne. Działają na niego całkiem dobrze. Jednak naprawdę uważajcie z nim, gdyż może on na was nasłać tak zwanego mini ducha, który was opęta, że jednego z członków waszej drużyny on was on go opęta. I ten mini duch albo w każdej kolejce wyrządzi jakieś obrazy, jakieś szkody w wysokości jednego punktu zdrowia, albo co gorsza oczywiście, może jednego z członków naszej drużyny unieruchomić. Oczywiście chcecie tego drugiego wariantu po prostu unikać. Naprawdę, no, opętanie zombie jest całkiem groźnym przeciwnikiem. Ok, tu mamy właśnie kosz na śmieci. Ten, znaczy tak, niektórzy przeciwnicy właśnie w takich koszach się kryją. Po prostu trzeba pamiętać, który kosz rzeczywiście będzie kosz, a nie przeciwnik. Żeby po prostu wiedzieć, czy jest się bezpiecznym, czy nie. Mamy kolejny zestaw much. I właśnie nad nim, czy po prostu nie użyję ataków fizycznych przeciwko nim. I już po jednej muszce, jak widzieliście. No i druga też została z łatwością wykończona. Okej, okay, jest jeszcze jeden przeciwnik, o którym nie powiedziałem. Jest to tak zwany śmierdzący duch. Otóż właśnie ten duch z kolei jest naprawdę... ma naprawdę dobrą defensywę. Na niego ataki
fizyczne nie działają tak dobrze, no ewentualnie no, Neski może się ze swoimi jakoś, no, jakoś tam w miarę przydać. Paula to już w ogóle. Jej atak fizyczny zabierze takiemu duchowi tylko jeden punkt zdrowia. Jednak poza tym te duchy nie są szczególnie też jakieś groźne. Też potrafią one wywołać płacz u Nessa i Pauli, jednak no, to są przeciwnicy, których no, nie trzeba po prostu unikać, można walczyć bez jakichś szczególnych obaw. Jednak po prostu ja pamiętam cmentarz ogólnie Frit jest jednym z najbardziej wkurzających miejsc no, w całej jednak grze. No to muszę być z tym szczerze. Ten cmentarz naprawdę, no, może być całkiem trudny, całkiem trudno tutaj przeżyć, jeżeli się nie wie jak przeciwników unikać. Tak najlepiej tak w miarę unikać, znaczy tak w miarę unikać poprzez chodzenie blisko ścian, blisko tej bramy. No i to mamy jakieś. Czy to są zombie? Wpatruję się w twoją duszę. Obgląda cię. Normalnie zło. Tak, widzimy, że te zombie blokują nam drogę do jakiejś ścieżki? Czy to jest ta ścieżka podziemna, czy coś? Gdzie niby tam żyje tamten potwór, o którym mówił tamten koleś? No i teraz właśnie spróbuję tak uniknąć tych przeciwników poprzez chodzenie blisko tej bramy. Bo tutaj stosunkowo chyba jednak rzadko się pojawiają. No i się udało, jak widzieliście. Ten gość, nie wiem czemu, ale gapi się w ścianę, czy co? Popatrz na tą laskę tuż przed hotelem! Mimo tego, co ludzie o niej mówią, chciałbym jednak z nią spędzić trochę czasu. Jaka laska? Nie było żadnej tutaj laski. Okej, okay. Mamy facetkę w bikini. W takim niby mrocznym mieście, w którym nie ma w ogóle plaży, coś takiego. No nie wiem, jak dla mnie to byłoby już podejrzane. Zresztą, mamy na też okulary przeciwsłoneczne. Zresztą, po co okulary przeciwsłoneczne w takiej, no, w takim mieście, w którym no po prostu wiecznie jest noc? No ale, dla dobra fabuły, pójdziemy za nią. No i co jest z tą muzyką w hotelu? Dobra, jeżeli to nie jest podejrzane, to nic nie jest. Zresztą, no, ona nas gdzieś prowadzi, czy coś? Trochę hotel niby, czy coś? Pomieszczenie? Wow! O, w mordę! No to zostaliśmy wykiwani. O, tracisz przytomność. Jaki może być los Nessa i jego przyjaciółki?